obiegnę ją w koło, rzucę jeszcze ulta i ją podpalam. Patrzcie na to. Dostaję, wow, 1600, no i zresetowana. O kurde. Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, chyba nikt się nie spodziewał, że Halloweenowa aktualizacja będzie właśnie dzisiaj. I wraz z nową aktualizacją do gry został dodany nowy map editor. Niestety nowej postaci dzisiaj nie ma, dopiero będzie dostępna za 24 godziny. Ale spokojnie, ja za chwileczkę zaloguję się na konto wersji deweloperskiej i przetestujemy sobie nową Amber. Chciałem wam jeszcze przypomnieć, że pod ostatnim odcinkiem z gry Brawl Stars jest do wygrania nowy telefon Realme 7. Jest to telefon gamingowy, więc jeżeli jeszcze nie wziąłeś udziału w konkursie, no to wbijaj, tutaj masz przypięty film oraz link masz podany w opisie. Skoro map editor jest już dostępny w grze, no to moi kochani, nie pozostało wam nic innego jak tworzyć mapki. Jeżeli stworzycie jakąś bardzo fajną mapkę, no to wyślijcie mi screeny waszej mapy na mojego Discorda. Link do Discorda znajdziecie w opisie i tam macie specjalny stworzony kanał, gdzie możecie wysyłać mapy. Jeżeli któraś mapka przez was wykonana przypadnie mi do gustu, no to moi drodzy, dodam was do moich prywatnych znajomych w grze Brawl Stars i nagramy wspólnie jakiś odcinek. W tym tygodniu chciałbym, żebyście stworzyli dla mnie labirynt. I to nie żeby był taki jakiś słaby. Ma być to konkretny labirynt na 6 osób, żebyśmy mogli się w nim ścigać. Kto pierwszy przejdzie labirynt, to ma większe IQ, na przykład coś wygrywa. Więc moi drodzy, bierzcie się do dzieła, czekam na wasze prace. Mam nadzieję, że zostawiłeś łapeczkę w górę. Sprawdź koniecznie, czy ona już jest niebieska, no i czy przycisk subskrypcji masz na szaro, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z gry Brawl Stars. Teraz polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars. Sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, bo odesłałem wam kody PST, za które będziecie mogli sobie kupić jednego megaboxa. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel w sklepie Brawl Stars, nagrajcie to, podeślijcie mi na maila kodfarel@gmail.com. A jeżeli się pojawisz u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś megaboxa. No siema widzowie, witam was na moim koncie, moi drodzy. Pewnie się zastanawiacie, co to jest za duszek Piper. Moi drodzy, do gry powrócił tryb Graveyard Shift, gdzie możemy grać starcie solo albo grę w parze. Więc zagrajmy sobie na początku pierwszy meczyk na rozgrzewkę. Wybrałem sobie na tą mapkę Piper, dlatego że Piper ma bardzo duży damage. A tutaj w tym trybie chodzi o to, że musimy cały czas obijać przeciwników, aby odzyskiwać HP. Bo jak widzicie, cały czas jakaś niewidzialna strefa nas obija po 56. Dobra, dwie bomby. A ty trzecia, gościu. Podkręcona jeszcze szpila. Nie trafiłem go? Serio? Dobra, mam przypał. Mam totalny przypał teraz, widzowie. Leoś dostaje? Dostał. 1500, jest git. Odzyskane HP. Ten Colt nie dostał bomby, ale teraz zaraz dostanie. No, wychyl się, wychyl się. Okej, tutaj idzie koletka. Kolcik nie przyjął, ale on już pada. On już pada. Ten Colt niestety się z nami żegna, moi drodzy. Jeszcze bym mu tylko wcisnął gonga. Dobra, ja go skończyłem, pięknie. Tutaj Leoś chce przyfisiować troszeczkę. Max dostaje strzała. Uciekam tym, przed tym Leonem. Bo ten Leon tutaj chciał, widzowie, zatańczyć ze mną ostro. Czy on weźmie te cuby? Nie wiadomo. Tak, wziął, połakomił się na nie. Dobra, Sandy. Odpaliłem gadżet, muszę mieć na celowniku jakiegoś chłopa, żeby wkręcić mu strzał. Dobra, Sandy, nie chcę ci zmówić, ale się w tym momencie kończysz! Dobra, Leon przyjął. Tu wyjdzie. Dostał! Ale przyjął na Michę, pięknie, widzowie. Tu jest jeszcze Barley cwaniak, który mnie będzie chciał obijać, ale dostaje gonga i się kończy. Zostałem tylko z tym Leonem. Odpalamy gadżet. I wkręcamy mu. Woo! O co chodziło? O co chodziło? No dobra, przegrałem, niestety przegrałem, ale drugie miejsce i tak nieźle. Nawet fajny meczyk. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy teraz map editor. Wchodzimy w trzy kreski u góry, klikamy editor map i moi kochani, możemy sobie sami tworzyć mapki. Już wam tłumaczyłem, na czym to polega, więc bierzcie się do roboty. Ja sobie dzisiaj też stworzę mapkę. Na chwilę obecną nie miałem czasu niczego stworzyć ciekawego dla was, ale
Mam nadzieję, że wy coś stworzycie fajnego i będziemy mogli razem zagrać w tej mapce. Na następny odcinek też przygotuję sam swoją mapkę, już taką dopracowaną. No tylko potrzebuję, myślę, 3-4 godzinki, żeby to wszystko skończyć. Wejdźmy teraz z naszych zadymiarzy i zobaczmy. Moi drodzy, za 22 godziny i 2 minuty Amber będzie dostępna już w grze. Jest to legendarny zadymiarz, a ja teraz, moi drodzy, nią zagram kilka meczyków. Let's go! Jesteśmy, moi drodzy, już na moim drugim koncie w wersji deweloperskiej i zobaczcie, mam w lobby Amber, moi kochani, i za chwileczkę nią sobie zagramy. Sprawdźmy sobie, jakie Amber ma gadżety oraz star powery. Amber zawsze była piromanką i ognisty temperament szybko pozna każdy przeciwnik, jaki się do niej zbliży. Amber wygląda przekozacko, moi kochani, ma w ręku jakąś taką ognistą pochodnię, mogę tak to nazwać. A z tyłu ma też taki fajny warkoczyk zapleciony, generalnie bardzo mi się podoba ten skin, ale wiecie co? Nie ma do niej jakiegoś dodatkowego skina, na chwilę obecną. Już się nie mogę doczekać, co oni ciekawego wymyślą, Supercell. Może ktoś wygra w programie Supercell Make i dodadzą właśnie jakiś fanowski skin, to by było bardzo fajne. Sprawdźmy, na czym polega gadżet. Amber szybko biegnie przez 4 sekundy, rozlewając ognisty płyn, który może potem podpalić. No dobra. Dzikie płomienie. Amber może mieć jednocześnie dwie kałuże paliwa, gdy stanie przy którejś z nich, automatycznie doładowuje super atak. No dobra, już wiemy, na czym polega gadżet i star power. To teraz, moi drodzy, zagrajmy sobie meczyk solo. Okej, powiem wam, że pierwszy raz gram Amber i zobaczymy. O kurczę, wystarczy, trzymamy przycisk i ona od razu atakuje. Ale czat, ja dziękuję. Zobaczcie na to, jak ona szybko otwiera te skrzynki. A nad głową mamy tylko jeden... Ała, nie bij, nie bij, bij. Mamy jeden pasek, czyli pasek z naszym, że tak mogę powiedzieć, paliwem. Najśmieszniejsze jest to, że nawet w tej postaci nie możemy sobie wycelować. Wiecie, nieraz Piperką sobie celujemy, dopiero puszczamy przycisk i wtedy leci strzał. A tutaj jak chcemy celować, to od razu atakujemy, więc no troszeczkę to jest inna mechanika i trzeba się do niej przyzwyczaić. Ale generalnie powiem wam, że bardzo... Fajnie mi się nią gra, uwaga. Rzucamy teraz ulta, podpalamy to wszystko. Nie udało mi się. Ajaj, dobra, użyjmy gadżet. Aha, biegnę i teraz mogę sobie to podpalić. Ale sztos. Ale sztos, moi drodzy, dobra. Ta Rosa jest obita. Tutaj mamy kiełka, kiełek, wracaj. Nie mogę się przyzwyczaić, ile, na jak długo starcza mi ten atak. Dobra, rzucamy teraz, nie będę rzucał jeszcze ulta. Zrobimy inaczej, na Daryla rzucimy ulta i podpalimy to wszystko. Tak jest jego, oła. Rzucamy znowu ulta. Chodź, Rosie, chodź, ja tutaj podpalę to wszystko. Patrzcie, ona się podpala. Obiegnę ją w koło, rzucę jeszcze ulta i ją podpalam, patrzcie na to. Dostaję, wow, 1600, no i zresetowana. O kurde, ta postać jest OP, ale coś mi się wydaje, że dostanie nerfa, ale jest mega kozacka, zagrajmy jeszcze raz. Tym razem postaram się zrobić jak najwięcej fragów, od razu wjeżdżam w tą nitę, moi drodzy. Dobra, chodź tu Nita, chodź do mnie, chodź, moja droga. Jazda. Tutaj, jeszcze, dobra. Pierwszy frag jest. Teraz tego kruka, gdybym załatwił, by było super. Rzucam ulta, podpalam to wszystko. Kruczek ginie, tak, zginął. Wiadomo, że gram na boty, ale postaram się zrobić jak najwięcej tych fragów. Ja to teraz tak, obiegł wszystkie te skrzynki, podpalił to. I zobaczcie, te skrzynki szybko się otwierają, tak jest. Ult, podpalamy. Dobra, kroję wszystko. To był trzeci frag. Lecimy dalej, lecimy dur, moi drodzy. Przyspieszamy. Gale'a resetujemy, podpalamy. Pięknie, jeszcze jeden zadymiarz nam został. Jest to Mortis, a na dole mamy Franka, którego sobie teraz podpalam. Ha! Na szybkości, ciach. Dostajesz, gościu, gonga. Tutaj tego Mortisa postaramy się podpalić. Totalnie, dobra, giniesz, gościu. 1300, wow, to jest potężny damage. Dobra, został nam tutaj tylko jeden Frank. Panie Franku, chodź tu pan do mnie, co? Rzucam panu tutaj, cyk. I podpalamy pana. Nara. Ej, dobra, Frank, jeszcze nie ucieka. Jeszcze cię troszeczkę podpalę. Woo! No i niestety, ogień piekielny Amber go sfajczył. Wow. No tak, postać jest kozacka. Jutro, moi kochani, będziemy otwierali skrzyneczki z karnetu zadymiarskiego, żeby ją odblokować, bo specjalnie sobie zostawiłem na tą okazję kilka ciekawych skrzynek. Także, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Za 21 godzin Amber będzie dostępna w grze. Z pewnością nagram o tym odcineczek. Będziemy otwierali skrzynki z karnetu zadymiarskiego. Zostało mi ich naprawdę sporo i postaramy się ją wydropić ze skrzynki. Więc będziemy liczyli na łód szczęścia. Co prawda ostatnio tak zrobiłem i nic mi nie wypadło i musiałem później jeszcze dodatkowo wydać gemy, ale mam nadzieję, że tym razem nam się uda i że wypadnie z pierwszej skrzynki. Jeżeli chciałbyś się do tego przyczynić, no to strzel łapeczkę w górę. Każda łapka w górę to 1% szczęścia więcej, aby wydropić nowego zadymiarza z darmowej skrzynki.
Ja już wam dziękuję za uwagę. Nie zapomnijcie tworzyć dla mnie mapek. Podsyłajcie je na moim Discordzie. Link do Discorda oczywiście macie w opisie. Przed każdymi zakupami nie zapomnijcie wpisać kodu FARRELL w sklepie Brawl Stars. Zbijajcie na pixyshop.pl po przekozackiej koszulki. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!